Lubisz odrobaczać konie? Zależy które. Znowu musimy. Znowu? Ostatnio było w listopadzie, pamiętasz? Tak, na jesień było. Teraz musimy zrobić zimowe. Chociaż ta pogoda to jest jak na wiosnę. Musimy tam zobaczyć w tej naszej ściądze. Wrzucimy wam tutaj też ściągę, jak odrobaczać konie, żeby to było skuteczne. Zobaczcie sobie. My z tego korzystamy. Weterynarze to potwierdzają. Cześć! Słuchajcie, dzisiaj mamy mega ciekawą misję. Będziemy odrobaczać 50 koni. Wiecie, jak to się robi? Szybko. A tak na serio, to nie. Mamy tu listę, żeby się pomylić. Tak, plan jest wielki, wszystko mamy tutaj rozpisane. Agnieszka zrobiła taką, zobaczcie, nawet są kolorkami ten porozpisywane. To żebyśmy... w którym stadzie mieszka? Bo tych stad jest trochę. No i będziemy dzisiaj grzebać konikom w pyszczkach z tymi pastami. Pewnie niektóre będą chciały wypluć, inne bardziej wypluć. Będą zachwycone. Zobaczycie, jak to pas się robi. Całe pudełko. Pokażemy może to pudełko, co? Materiału na 50 koni. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Jest godzina. Właśnie, która jest godzina? 21. Tak? To do północy się wyrobimy, myślicie? Jezu, musimy, bo słuchajcie, poza końmi mamy tutaj jeszcze całą inną arkę Noego, którą wam kiedyś przedstawimy. Ale dzisiaj się zajmiemy 50 końmi. Psy już są odrobaczone, także tak. Możemy 50 koni, w tym 2 osły. Tak, damy radę. Przydzielamy zadania. Ja trzymam konia, ty mu dajesz pastę. A ja nagrywam. Ty nagrywasz, a ja... Okej, okay, a kto wydziela ilość tej pasty? Prowadzę. Ty wydzielasz ilość pasty? Wydzielam ilość pasty, notatki już wydzieliłam. Ty tylko ładujesz do pyszczka. Dobra. I ty jesteś ta najgorsza, bo one będą sobie kojarzyć, że to ja wiem, to ale ja już im tyle złych rzeczy zrobiłam, ja im to potem wynagradzam. Robisz im później dobry, bo im dajesz tak, jeść. Daję im jeść, potem im daję mizianko. Bo to one też karmi konie. Patrzcie na Cześćka, Cześćek już wie. Już się obrócił. On już wie. Ale będą na pewno przeboje, a może i nie, z tymi, które nie za bardzo lubią. Cześć, co ty na to? Tak. A mamy coś w nagrodę na pocieszenie dla nich? Marchewki, ale bardzo mało. No właśnie, kolacje. Kolacje. Czechu! Czesiek próbuje uciec od tego miejsca, w którym będzie mu się działo. Czesiu, jeszcze raz. Jak ty to robiłeś? Tak się, tak wygląda ucieczka z więzienia. Nie dorwą mnie! Nie ma, żartowałeś. Dobra, Czesiek, żartowałeś. Zrobi to jeszcze raz? Patrz, że zrobię, on to robi za każdym razem. On się nawet nas tutaj nie wstydzi. Bo to jest koń bez wstydu. Czechu, jeszcze trochę. No Czechu, nie udało ci się, zepsułeś. No, tak, 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 popraw, popraw. Jej. Bułka bułkowska. Bułka bułkowska, a to wersji. Bo to jest bułka krąkowska. Bułka krąkowska, bagieta. A w ogóle ona... Ups! Te korki to trzeba łapać, bo mi wystrzeliwują. Dobra. Bułkowska. Proszę połknąć. Bułka zjadła prawie elegancko. No poza tym, że dostałam najpierw od niej w gratisie w łeb. No proszę. Super kot. Pięknie są. Brawo. Jak w MasterChefie. Oddawaj fartucha. Maję. Wow. Czemu ja tego nie umiem złapać, bo to jest tak szybko? No dalej. Motion musisz dalej. Dziam-dziamy. Bardzo ładnie dziam-dziamy. Super kon.
Bardzo ładnie. No łykaj. Uwaga, Galioszko. Ej, ile ty masz siana, bo będę miała jeszcze więcej tego na palce. A teraz Holka pokaże sztuczkę. Dawaj, Ola. Uwaga. Proszę. No. Czyli weźmie, porwie, rzuci. Dawaj buźkę. Naprawdę jest grzeczny. O, jeszcze ja zrobił tak wargą. Boże, jaki piękny nosek. Pierwszy raz z bliska oglądam ten swój nosek, tak? Ja tylko musiał się zatrzymać. Ona już wiedziała, co czeka. Co my idziemy? Najpierw nie idziemy, najpierw wypuszczamy to towarzystwo, które jest już po czym pójdziemy po dalszą część stada, która również chce zasmakować tej przepysznej ambrozji, tylko jeszcze o tym nie wie. Będą miały niespodziankę dzisiaj na karmieniu, także... Obrażą się, jutro nie przyjdą na karmienie. O nie, 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 proszę. Wiecie, co się dzieje, jak konie nie przychodzą na karmienie? Nie wiem, czy ktoś z was był tutaj na tej naszej fantastycznej górce. Wiecie, na tej tam ta huśtawka jest, te fantastyczne widoki, nie, i tak dalej. To wyobraźcie sobie, że za tą górką jeszcze kawałek się ciągnie, to ci, co nie chcą przyjść, to lubią pójść właśnie tam. I wiecie co? Jest mgła, jest ciemno i po nich się tam idzie. Zatem, nie wiem. Idą. To będzie wysokie, ja jestem niska, zobaczymy, jak ta misja się zakończy. Dzień dobry. Liliano. Przychodzą do ciebie. Tutaj. Bup! Nie, nie puszczę cię. Musisz przyjąć do wiadomości, że zjadamy pastę. I tyle. Dobra. Liga, chodź. Nie, Nikolakia, chodź. Ona po prostu nie rozumie, co do niej mówię, jak tak se plenie. Ona wymaga trochę, wiesz, szacunku. Ty, dzidzia, bo przeginasz. O, widzisz? Nie trzeba robić takiej histerii. Cudowny koń. Wszyscy go kochają. Ciekawe, dawaj. Nie.
i będziemy tak machać mną. Taniec. Po co mu machać? Będziemy tak machać? Ja nie lubię, jak się mną tak macha. Ja mam traumę do roller coastera, wiesz? Ja nie lubię szybkich kolejek, nie lubię ruch na parku. No ale tak, bo ty wyczułaś trochę. Tańczyć też nie lubię, słuchaj. Przez półtora godziny odrobaczyliśmy tyle koni i jeszcze tyle i jakieś parę pojedynczych. Ja sobie chcę upłuchać ręki. Sieczkę. Właśnie. Dobra. Niam, niam, niam. Żeby było wygodniej. Nie. O. Ona cię kopyta. To zobaczy. Też cię kopnę. Jest inna taka. Czy to jeszcze jest stanąć w tym boksie? Brawo. Fantastycznie. Widzisz? Zwa, brawo. No to teraz mamy mateczki i... Czy podtrzymasz mi to? Tak. Ola nie włączyła nagrywania przy Magnolii, ale nie będziemy tego powtarzać, no bo źrebaczek dostał taką dawkę, jaką miał dostać. Ale udało się. Udało się, wierzcie, tak. Jest! I uwaga. Nie, będziemy tak dajcie Jakubie, nie uciekaj. Tak długo nagrywaliśmy, że się Oli telefon rozładował. Więc dogrywamy innym. Mam nadzieję, że jakoś będzie dobra. Pomóż Ola tam. Dawaj, trzymaj mi ugiąz. Dlaczego nam, jak nie uciekł, to wiadomo, że nie będzie się przelewać. Dobra. Nikogo nie ominie ta przyjemność. Dobra. Chcesz ciebie. To też. Ola teraz poluje na muffinkę. Wzięła? Jaki grzeczny kucyk. Jeszcze ci Olafek został. Poszło? Tak. Poszło. Brawo. Ostatni koń. Ostatni koń. Jesteśmy zemceni. Koń też. Ja nie chcę dać buźki. Ale dał. Dobra. Kończę buźkę. Kończę buźkę. I koniec. Połykaj. Chyba mu się nie spodobało. Łukowi się nie spodobało, tak, ale już widziałam, że wypada, dlatego chciałam to powstrzymać. Dobra. Musisz kufę. Słuchajcie, UFO przyleciało. Gdzie? Tu. O. Tu. Dobra, tu. Ile godzin odrobaczyliśmy te konie? Jest 23.50. Tak, teraz widać. Ale żony zasłoniłam. Tak, słuchajcie, odrobaczyliśmy całe stado. Jesteśmy już zęceni. Teraz idziemy się umyć z tej pasty, bo zobaczcie, jaki mam teraz outfit. Yummy. Pachnie ziołami. To fajnie jest. Pa!